Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przedstawię Wam dzisiaj partię, kolejną partię z serialu Netflixa Gambit Królowej. Partię tą rozgrywała Elizabeth Harmon, oczywiście główna bohaterka z Harem Belticiem, późniejszym jej przyjacielem, osobą, która się o nią troszczyła. Myślę, że się też podchochiwał w Elizabeth Harmon. No, ale czy ta miłość tutaj była na szachownicy, zaraz się okaże. No i przejdźmy do rzeczy. Tutaj główna bohaterka rozpoczęła posunięciem E4, posunięcie C6, czyli szykuje nam się tutaj obrona karokan. Główne ruchy to d4, d5, ale Elisabeth roz rozpoczęła skoczkiem na f3, tak też można, oczywiście, d5. A tak w centrum jest już nieunikniony jest e, e, oczywistością tutaj skoczek C3 e, ten ruch jest ciekawy to jest e, taka e... Partia dwóch skoczków w, tym, w, tej, w tej obronie yy, Karokan, plan jest prosty, jeżeli tutaj będzie bicie, to skoczek wybija i rozwój figur jest dosyć szybki u białych i bardzo prosty. Jeżeli będzie przepchanie, no to ja może pokażę, jeżeli będzie D4 skoczek pójdzie na Edwa z atakiem na E5, jeżeli będzie dalej obrona, to skoczek myślę, że przez G3 się ulokuje ra razem, z, razem z gońcem na C4 i D3. Pozycja białych jest bardzo obiecująca, bardzo wygodna, ale jeżeli będzie zagranie takie D3, które jest już dużym błędem no to po biciu hetman wybije i myślę, że skoczek g3 z fajnym atakiem na hetmana hetman by musiał może uciekać na początkową pozycję, mamy bardzo dobry rozwój figur i od razu mamy centrum piękne, więc tak, fajnie się gra białymi ale jak ktoś gra karokana taki wariant, no to na pewno się orientuje że nie można iść znaczy pionkiem na d4 można iść, ale potem na d3 już się zdecydowanie nie kalkuluje dobre posunięcie ze strony czarnej, goniec g4, goniec, bardzo chętnie chce wymienić skoczka, gdyż te pionki raczej ustawił się na białych polach Raczej mogą się ustawić, mogą też na czarnych Ale problem z tym gońcem C8 jest rozwiązany w sposób W, trzecim, w sposób bardzo prosty w trzecim ruchu Nastąpiło H3 Tak się oczywiście też gra Wymiana jest szybko zrobiona, posunięcie E6 pionka centralnego trzeba bronić G3, tak również zagrywał tak również grywał Robert Fischer często tą pozycję, pokaże mi się to głównie z Petrosianem G3, no i tutaj nastąpiło G6 ruch troszeczkę rzadziej spotykany głównie tutaj gra się skoczek e 6 skoczek D7, gońca się wystawia na przykład na D6 lub na E7 no, ale G6 też jest jakiś plan, goniec na G7, goniec G2 ze strony białych, goniec G7 moi drodzy sprawa normalna i Roszada Tutaj białe szybko kończą rozwój, za co y, trzeba y, je podziwiać. Generalnie słuchajcie, y, może w ten sposób wyprowadzajmy szybko figury, jeżeli, jeżeli mamy okazję, rozwój Armii szachowej jest najważniejsze. Może tyle w temacie. Lecimy dalej, moi drodzy. Skoczek na D7, i tutaj e, można byłoby <laughs> zagrać oczywiście ruch D3, żeby przytrzymać pionka, ale Elizabeth Harmon postanowiła wycofać Hetmana na E2. Może ten pionek na F4 chce ruszyć? Ona grała w szach niezwykle agresywnie w tym serialu i dosyć, dosyć dobrze, tak? więc no, zresztą wszyscy to wiemy, bo ograła finalnie Mistrza Świata tak? w tym serialu, która. Partia już jest na YouTube, można obejrzeć. Zapraszam serdecznie. D4 nastąpiło i skoczek wrócił do łask na B1. Moi drodzy, no niby skoczek poruszył się z powrotem, ale. Yy... To nie jest nic złego, ten skoczek szuka dobrej placówki, bo jakby na przykład skoczek poruszył się na D1, no to potem za bardzo nie ma jakichś fajnych ucieczek, no a na B1, moi drodzy, potem się przetransportowuje przez D2 i na C4 na przykład, albo idzie na F3. Zobaczymy, jak poszło w partii. Posunięcie E5 ze strony czarnych, D3 rzecz jasna, no goniec musi oddychać w końcu. Skoczek na E7. Białe nie czekają tutaj na rozwój figur, moi drodzy. Tylko od razu lecą pionkiem na F4. Mm, oczywiście to jest dobre posunięcie. Normalne. Widzimy, że białym nie grozi nic na skrzydle ani na jednym, ani na drugim, więc postanowiło pionka aktywnie wyprowadzić. Jest to jak najbardziej logiczne zagranie. Hetman C7 ze strony czarnych, ok. No i w tym momencie ruch A4. No taki ruch troszeczkę na pozór dziwny. O co tutaj chodzi? Przede wszystkim może skoczek przez A. Przepraszam, ruszyć przez A3 i na C4. Również D2 i C4. Ten pionek troszeczkę pomaga przy obronie punktu B5. No ale taki ruch może też powodować, że B3, może goniec A3, może ruch A5, A6, żeby ten pionek trochę skrzydło paraliżował. Któż to wie? Nie wiadomo. Taki ruch został zagrany. Posunięcie ze strony czarnych to Roshada i ruch F5. Bardzo silne posunięcie według mnie, które świetnie że tak powiem, gniecie tutaj czarne, bo jakby tego ruchu nie było, to czarne miałyby okazję zagrać od razu F5. Dlaczego tego nie zagrały wcześniej? Bo był król w centrum, więc nie chciały tutaj otwierać pozycji, gdy nie ma króla zroszowanego. No poszło F5, F6, twarda obrona czarnych z tej strony i skoczek w końcu się poruszył na D2. Goniec od razu to wykorzystuje, że jest ten zamknięty i stara się wymienić czarnopolowe gońce. Co jest oczywiście na korzyść dla czarnych, gdyż widzimy pionki stojące na białych polach i goniec białopolowy. No, to nie jest dobry zestaw, chyba że pozycja się otworzy i ten goniec się zacznie rozgrywać. Posunięcie Król H2 widzimy, to jakiś szach groził, ale to nic złego by się nie stało. Ale zawsze asekuracja mile widziana. Król H8 to samo robią czarne i nastąpiło wybicie na G6. No, harmon tutaj Tutaj nie chce pozycji zamykać. E, wręcz przeciwnie, chce tą pozycję otworzyć. I skoczek poruszył się w końcu na F3. No, wybicie jest oczywiście nieuniknione. Wieża na C1 sprawa normalna. I skoczek się poruszył na C5. No, powiem Wam szczerze, pozycja jest może. Ciutkę wygodniejsza dla białych Ale czarne nie mają co narzekać Skoczki są troszkę lepiej Sytuowane, można powiedzieć Troszkę lepiej sobie radzą w pozycji zamkniętej W tym momencie No i teraz tak, tu jest atak na pionka Nasza główna bohaterka sobie Z tego pionka nic nie robi, bo większość z nas pewnie zagrałaby B3, żeby tego pionka po prostu bronić Ale nastąpiło C3 No też fajne posunięcie, bo od razu grozi bicie na D4 z otworzeniem pozycji w centrum, co jest bardzo ważne tego pionka chroni tylko pionek, a widzimy tu naciskamy dwa razy skoczek na B3, no, skoczek się ładnie tutaj władował na wieżę, wieża D1, bronić pionka trzeba, no przede wszystkim jak będzie wymiana i bijemy to wieża się przyda do przepchania na D4 wieża A na D8 ze strony czarnych i skoczek poruszył się na A4 widzimy skoczek już tutaj nie za bardzo chce się wymieniać na D4, skoczek D4, skoczek D4, wieża D4 bo czarne mogłyby stać o wiele Lepiej i słaby punkt na D3 by się pojawił, więc skoczek przetransportowuje się, przetransportuje się, przetransportowuje się, chyba dobrze mówię, na H4. Żeby próbować atakować skrzydło królewskie. Hetman na C8. Jakaś tutaj diagonalka trzeba to trzymać. Hetman może przez E6, przez F7 do obrony uciekać. Goniec poruszył się na F3. No w końcu ten goniec białopolowy zyskuje nowe życie. I tu jakieś są opcje, żeby, żeby grał dosyć aktywnie. Hetman E6 ze strony czarnych. I goniec na G4. Moi drodzy od razu atakujemy. Hetman F7. No Hetman pojawił się na tym samym rentgenie co wieża. I bardzo sprytne zagranie. Zobaczcie... Skoczek z gońcem zatańczyli bardzo fajnie, bo skoczek poruszając się na H4 dał wolną drogę gońcowi i wrócił na to pole F3 A teraz jest konkretna groźba, moi drodzy, jaka, mianowicie skoczek bije na E5. No, bardzo ładna groźba, też jest możliwe zagranie skoczkiem na G5 z widełkami później. Skoczek G5, skoczek E7, skoczek E6, przepraszam, z widełkami na dwie wieże. Plan jest prosty, ale czy to się uda? No niestety nie, bo czarne zagrywają czujnie. Hetman G8. No ten hetman troszeczkę tańczy, moi drodzy. No, poszedł na C7, na C8, potem na E6, F7, G8. Dużo ruchów zrobiły tym hetmanem czarne yy, białe. W tym momencie zagrały h4, no ten goniec zawsze ma tutaj lufcik do ucieczki, ale też pionek h5 może gryźć w przyszłości. Król poruszył się na g7, widzimy, no czarna już tutaj asekuracje w pewnego rodzaju wprowadzają i starają się wprowadzić na wolną linię hetmana lub na h7, aby też może pomęczyć trochę króla. No ruch myślę, że całkiem dobry. Wieża na F2 ze strony białych. Tutaj się szykuje, chyba zdwojenie wież. Wieża D6. No, wieża D6 bardzo zagranie takie, można by powiedzieć, mocno asekuracyjne. Tu już się czarne chronią przed jakimiś atakami, niby na F6. Tutaj szybkie zdwojenie wieżyczek, Zobaczcie, że ten skoczek tak naprawdę nie ma żadnej pracy. Ten skoczek tu nic. Generalnie nie robi. Można by powiedzieć, że białe są teraz z figurą więcej na skrzydle królewskim, no bo taka jest prawda. I ta wieża z D8 z D6 ruszyła na D8 z powrotem. No i Hetman poruszył się na C2. Eee, takie wyczekujące trochę posunięcie, też męczące skoczka. no Hetman musi być przywiązany przy tym skoczku, jeżeli. Eee, jeżeli no tutaj nie chce inaczej no hetman już nie zaatakuje na przykład na, pol, na linii h na linii h tego króla więc jest przywiązany przy skoczku no hetman też może tutaj fajnie zadziałać na skrzydle hetmańskim w razie czego może będzie jakaś wymiana może w tarpie na c5 któż to wie zagranie takie powiedzmy na to a zagram hetman c2 zobaczymy co zrobią czarne tak bym to ujął w tym momencie b6 ze strony Właśnie tutaj czar czarnych i posunięcie H5. No, rozbija tutaj to skrzydło białe. Elizabeth Harmon. No i posunięcie C5. Te pionki. No tutaj dosyć fajnie wyglądają. Zobaczcie, piękny łańcuch. Pionki na czarnych polach, koniec nie ma jakich zaatakować, no ale jeszcze dużo figur w grze. Nastąpiło bicie, moi drodzy, na G6. Też ciekawą odpowiedzią byłoby zagranie C4, żeby ten skoczek już uciekał sobie stąd i totalnie pozycja byłaby zamknięta na skrzydle hetmańskim. No ale. Tak jak już mówiłem, tutaj główna bohaterka była agresywną szachistką. Agresywnie starała się grać w szachy, a więc otwiera pozycję D na C3 Czarna nie wytrzymały, otwierają pozycję, otwierają też linię. Z atakiem na pionka, tutaj oczywiście odbić trzeba. No i moi drodzy, posunięcie C4. E Czarne, tak można powiedzieć, nie wytrzymują małej presji z tym skoczkiem, według mnie, i chcą tym skoczkiem uciec na C5 dosyć aktywnie. Zgadzam się z tym. Dobra myśl, ale odpowiedź białych tutaj jest bardzo dobra, moi drodzy, mianowicie D4. No, zamieszanie na szachownicy robi się ogromne. Widzimy, że tutaj atakujemy tutaj trzy razy, a dwa razy tylko białym kolorkiem bronimy. Walka o punkty centralne jest mega mocna i teraz tak. Nastąpiło bicie. Bić trzeba. Skoczek wybił, moi drodzy, wymiany. Takie liczenie forsowne jest dosyć proste. Potem oceniamy, czy możemy z tego uzyskać jakąś korzyść. No i w tym momencie tutaj Elizabeth Harmon popisuje się świetnym ruchem. Powiem tak, pozycja się troszeczkę wyrównała. Ale czarnymi trzeba grać niezwykle dokładnie, żeby tą pozycję utrzymać. I to właśnie czyni taką trudność ze strony czarnych. Tutaj główna bohaterka zagrała posunięcie e5. Zobaczcie jakie silne posunięcie. Oddajemy tu niby gońca, no jeżeli wieża się pokusi i zbije tego gońca, no to mamy bicie na e6 z widełkami e, i pozycja króla jest opłakana, rzecz powiem szczerze. No jest opłakana, te wieże są tak silne, hetman w gotowości. No nie będę nawet tego przestawiał. Koniec partii mógłby nastąpić. Jeżeli ktoś jest oczywiście chętny, proszę sobie przeanalizować głębiej. Ja tutaj przejdę dalej, w partii nastąpiło F5 moi drodzy, no nie ma innego wyboru jak wybić tego pionka. Widzimy, że czarne nie chciały połączenia tych pionków. G6F6 bały się tego i słusznie. W tym momencie można by było, słuchajcie, no w partii tak nie poszło, ale można by było wybić tego gońca na F5. Sprawdźmy, co mogłoby się wydarzyć po tym ruchu. Wieża oczywiście mogłaby wybić. No, żadne wymiany nie wchodzą w grę, bo Hetman wjeżdża i tu się już robi bardzo gorąco. Raczej partia byłaby już zwycięska ze strony białych. No, ale taki ruch sprytny, Hetman na. D5, moi drodzy, groźba jest prosta. Grozi tam wieża H8 z matem jakimś i przede wszystkim grozi wieża D2 ze zdobyciem Hetmana. No i też trzeba umiejętnie tutaj by było zareagować. Pozycja nie jest, nie jest łatwa, no ale liczenie myślę, że na wyższym poziomie troszeczkę jest łatwiejsze, mimo wszystko, ale teraz tak, można by było zbić na F8. No moi drodzy, e, jeśli byśmy, nie wiem, próbowali zagrać e, w jakiś ruch typu Hetman, może na F2, no to jest tutaj e, w następnym ruchu praktycznie mat. No jest mat na H1, Hetman połączony z wieżą. No ale tak, moglibyśmy wybić mimo wszystko na F8, wieża na D2. Hetman by musiał wybić tą wieżę. I zauważmy, wieża wraca do obrony z tempem. No tak, dwie wieże na Hetmana tutaj białe niczym nie ryzykują, ale czy wygrana jest partia? Zaraz sprawdzimy. Hetman dałby szacha na pewno na H6, bo tempo trzeba zyskać. Król G2 mógłby ruszyć i zbicie na przykład na G6. Moi drodzy, no i w tym momencie na przykład taka, taki ruch wieża F4, żeby atakować pionka. Ewentualnie próbować tutaj jakoś zdobyć tego Hetmana i wieżę. No ta pozycja jest około równości, ale myślę, że że o wiele wygodniej gra się to białym kolorem, bo dwie że jak się skoordynują, no to y Łatwiej i bezpieczniej się gra, po prostu łatwiej jest robić ruchy białymi. Czarne znowu musiałyby tutaj robić bardzo dokładne ruchy. Moi drodzy, no ale w partii właśnie poszło zagranie Hetman D5 zamiast bicie na F5. No i tutaj też białe zagrały bardzo sprytne posunięcie. Czy to posunięcie widzicie? Jeśli nie, to zatrzymajcie sobie filmik. Mianowicie białe zagrały gońcem na E6. Ja to zawsze tak powtarzam: grozi, czy znaczy jest szach na Hetmana. Jeżeli w tym momencie w tym momencie tutaj białe, przepraszam, czarne wtrąciły ruch. Jeżeli byłoby bicie, to oczywiście na F8, ale czarne wtrąciły ruch wieża H8, no jak białe idą na G1, no to jest mat albo Hetmanem na H1, albo wieżą na H1. Koniec partii. Dlatego w tym momencie goniec musi się wrócić na H3. No i teraz skoczek zbił tutaj. Na G6 Jest to duży, duży, duży błąd Na pewno taki ruch wieża D3 Byłby lepszym posunięciem Żeby tego hetmana Odciąć troszeczkę od ataku No ale skoczek F6 Zostało zagrane I teraz moi drodzy trzeba znaleźć bardzo dobre posunięcie Dla naszej głównej bohaterki To znaczy ona ten ruch zagrała Ale my poszukajmy jedynego ruchu Który jest w stanie wygrać tą partię Moi drodzy Jest to posunięcie Wieża f7, dajemy szach, i teraz tak, jeżeli tutaj Hetman by wybił na f7 oczywiście wybijamy wieżą, król wybija i hetman e, wtargnie tutaj na F5 z szachem, ma podpórkę pion, przez pionka, kolejny szach na F6 i można by było nieźle tutaj pchać tego piona do góry, no partia, no ja może przestawię kilka ruchów jeżeli hetman bije, wieża bije król bije, hetman zagrywa na F5, król G7 bronić, skoczka trzeba, szach na pewno jest nieunikniony, powiedzmy król no musi wejść na linię H, więc tutaj widzimy, że goniec już jest bardziej swobodny no i nawet właśnie tym gońcem by Mogli tutaj zagrać. Bardzo niebezpieczna sprawa. Powierza G8. Możemy próbować grać po prostu pionkiem do pola przemiany. Tu jest takie piekielne związanie, że bardzo ciężko się to po prostu gra. No moi drodzy, to partia jest oczywiście już wygrana. Można sobie sprawdzić, przeanalizować samemu w domu, żeby sprawdzić, czy byśmy tą, part tą pozycję w, w tym momencie wygrali. No ale powierza F7 nastąpiło. Król H6. No i moi drodzy, teraz zatrzymajcie sobie film i szukamy zwycięskich posunięć dla białych. Białe zaczynają, podpowiem, i dają mata w siedmiu ruchach. Wiem, przeraża nas to wiele. Wiele osób nas pewnie to przeraża, bo siedem ruchów to jest dużo, ale jest to dosyć forsowne, więc. Jak jest więcej ruchów do mata, to myślę, że jest łatwiej troszeczkę znaleźć ten efekt końcowy. Jeżeli ktoś znalazł, gratuluję serdecznie. Jest to posunięcie hetman g 6. Piekielne poświęcenie. Tu myślę, że Harry się załamał, ale pewnym krokiem wybił tego hetmana. No i w następnym ruchu dajemy szacha wieżą. Król porusza się na G5. Jedyne w zasadzie posunięcia. Znowu byśmy dali tutaj szacha wieżą. Król G6. Teraz druga wieża daje szacha. No i moi drodzy, Król H7. Troszeczkę niby ten król ma ucieczki, ale w następnym posunięciu jest wieża H5. Król nie ma wyjścia, albo idzie na G8, albo na G7 bez znaczenia większego, bo i tak końcowy ruch będzie królem po powierzy G5 na H7. No i w tym momencie jest piękny, gońcem na F5. Bardzo ładna partia naszej głównej bohaterki. Gambit królowej. Moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za y, uwagę. Polecam serial, żeby obejrzeć piękny, piękny serial y, szachowy i nie tylko, też psychologiczny poniekąd. Pozdrawiam serdecznie, do następnego, cześć.